O kurczę, czekaj. Sorry to wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right, all right. Let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over.
Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Army Cam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. Yay, w końcu! What's the first thing you remember? You will be a god among men. Co tam, młody? Hej, co tam, młody? Co tam, Igor? We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. Okay. Mogę wyjść? Dzięki! Jest, mogę wyjść! I tak ma być. Dobra, mam pistolet. Czekaj, game pause. Czekaj, F, G. Dobra, tym się kłóca. X-em się włącza ten, włącza się latarę. Wow. Wow, dobra, tym się włącza to. Kłóca się tym. Okej. Okay. Co tam? Iu? Iu? Jaki iu? Tym się... Dobra, tym się ten taguje. No wiem. Wiem! Dopiero to zrobię dzisiaj. Dopiero to zrobię, słuchaj. Dopiero to zrobię, młody. Dopiero to zrobię. No, sorry, oglądałem anime Ghost in the Shell. Może nie, możesz nie kojarzyć, ale zajebiste anime. Powiem ci. I... oh fuck. Hey bro, what took you so long? Try to find a way around. Okej. Ghost in the Shell i po prostu, jakby to powiedzieć, trochę mi zeszło. No niestety, sorki. Zmienię to zaraz po live'ie. Znając moje szczęście, zmienię zaraz po live'ie. Dobra, latareczka. Cześć? Nie, tutaj nic. Tutaj nic. Dobra, lecimy do przodu. No jestem leniwy. Bardzo i to bardzo, słuchaj. Jestem leniwy i to bardzo. Ziup. Ty, przeskoczyłem. Jej. O kurwa. O, ja pierdolę. A. Where did you bring me here? C. Where did you bring me back? Fajnie, dzięki, gro. Okej. Koza, słyszę kozę. Znaczy to dziecko, chyba. Dobra. Pomyślisz, że ta gra jest z 2002 roku. Kurwa, wtedy to robili gry. Wtedy miałem, byłem małolatem, jak ta gra wyszła. I to wielkim małolatem byłem, jak ta gra wyszła. Więc mam do niej zajebisty sentyment, nie? Mam do niej zajebisty sentyment. Hold on a sec. Come on. Dzięki. Dobra. Cześć! Ready! Go! Boom! You were born here, in this place. I was there. No cześć. Temu dopiero głowę, patrz, rozwaliło. We need you up here. Patrz jak głowę ziomkowi roz... Just leftovers.
I'll wait here for Jin. You take a look around. Okej. Patrz, patrzcie, jak mu głowę rozwaliło, słuchaj. Patrz. Okej, już idę, Murzynku. Dziękuję. Niestety, ale tutaj się nie da biegać. Tutaj mogę tylko chodzić. Wtedy chyba jeszcze nie odkryli biegania. Czegoś takiego jak bieganie w grach. Więc niestety mogę tylko chodzić. Mogę tylko chodzić, zwalniać czas i kucać. I naciskać latarkę i strzelać. I otwierać drzwi. Więc zawsze coś. Zawsze coś, kurwa. Fuck. No to dostałem w łeb. Oh, fuck. The dead man's name was Charles Haberger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. No okej. Okay. No dobrze, no. No dobrze! Come in, over. Fuck. What's going on? I've lost Fennel signal. Comcast, this is Dead Mother. I hope you aren't busy. We've got a situation down at the harbor. What kind of situation? We've located those soldiers you were looking for, but we're under orders not to engage until you guys reconnoiter. Understood. I've got two birds en route to your position. You should have a visual shortly. We'll be ready. No dobra, to co, mam wrócić? No dobra, idę wrócić. Sobie wrócić. Ale wtedy była grafika zajebista, nie to co dzisiaj. Nie to co dzisiaj, kurwa. Nie to co dzisiaj, kurwa. Nie to co dzisiaj, kurwa. Grafika wtedy była zajebista. Gry... Back already? Back. Nie. You boys run along. I'll be busy here for a while. Okej, okay, ja też. Ja też. Brief. Come on, make a push. Gruba gra. I've tried to forget. I've tried so hard to forget. Gruba gra. No. These men are from Fear. They're special attachments to our U. Mhm. Dobra, spoko. Sounds effects, speeches. Sounds effects. O, powinno być okej. Okay. O, powinno być okej. Okay. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. Yay! Nie wiem, co się stało aktualnie, więc przepraszam. Dobra, press A to pay respect. Ta grafika. Find gate control. Okay. Już. Czekajcie, tutaj nie. O, tam gdzieś jest. Na 100% jest tam gdzieś. Gdzieś tam. Cicho! O, tutaj. Jest! Znalazłem. Tylko teraz C. O, właśnie. Dobra. F.
Dobra, dziękuję. Mogę poskakiwać. Serio? A ja się przestraszyłem. O. Wiesz, że to jest dopiero początek gry. To jest dopiero początek gry. To jest dopiero początek gry. Gra nie może być od początku straszna. Jej! Gra nie może być od początku straszna. O, fa. Fuck. No grubo. Ja takie gry lubię. To jest horror. To jest horror. To jest horror. Jeżeli są flaki, to jest horror. Jeżeli są trupy, to jest horror. Jeżeli jest krew, to jest horror. Jeżeli są cycki, to jest horror. Serio? No. Oh yeah. Dobra, press F to pay respect. Okej. To jest porno. Ale się fajnie strzela, nie? Zajebiście się strzela. Zajebiście się strzela w tej grze. Zajebiście się strzela w tej grze. Ale poleciał! Chłopie! O, mało bym się nie zesrał, nie? To jest porno. No to jest porno, patrz, gościu na gościu. I patrz, to jest porno. Raz, dwa, porno, porno. Piżama porno. Mi się ta gra już podoba, nie? Mi się ta gra już podoba. O. I fajnie. Das ist horror. Use medkit Z. Okej, dobra. Z mamy medkit. Dobrze być. Dobrze wiedzieć. Dobra, cześć, jestem. Goryl? Dobra, kolejny medkit. Dziękuję. To jest porno, żebyś wiedział. Żebyś wiedział, że to jest porno. Bum. Zawsze chciałem to zrobić. Jupi. O. Dobra. Cześć. Cześć, jestem Goryl! Jestem Goryl! Cześć! Zajebisty skill. Trzeba tej grze przyznać, nie? Tej grze trzeba przyznać, że ten skill jest zajebisty. Jakie porno znowu? I... O fuck. Zawsze myślałem, że prawym się celuje, nie? I nie mogę się przyzwyczaić. Patrzcie się, nie mogę się przyzwyczaić. Naprawdę.
Ale ziomka roztlaczyłem, nie? Dobra, dwa pistolety i to. Dobra. Będę jak Trinity z Matrixa. Cześć. Dziękuję. Chociaż wolę ten karabinek szturmowy. Fak, słyszę odgłosy. To jest porno, żebyś wiedział. To jest piżama porno, słuchaj. To jest piżama porno, taki zespół. Taki zespół. Piżama porno się nazywa. Nie wiem, czy znacie. Czy znasz, znacie, znasz. Dobra. Okej. Nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. Dobra, nie, spoko, idę dalej. To jest porno. Jezus, ta gra się nie zestarzała. No wiem. To dobrze, tyle powinieneś wiedzieć. Tyle powinieneś wiedzieć, słuchaj. Dobra. Dzięki. No, znaczy trening i multi. Bo na multi dostaniemy takie bęcki, że aż będę chciał przestać w tą grę, więc raczej wolę trochę jeszcze poćwiczyć i niech będzie, a potem multi na spokojnie, nie? Tylko że na multi będzie tak, że nasze punkty będą rozdzielone na 10. Czyli będziesz miał 4000 punktów i będziesz musiał je podzielić na 10 osób. Wiesz co, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Fuck. Ho, ho, ho. Nie wiem, wiesz, powiem ci szczerze, nie wiem. Nie mam pojęcia kiedy. Słuchaj, w tą grę też trzeba się nauczyć, ona jest trudna. Naprawdę, więc wiesz, więc to nie jest taka łatwa. Ona jest nawet trudniejsza, słuchaj, niż Red Dragon. Słuchaj, pograj pierw sam, zobacz czy gra ci pasi, zobacz jakie są te... Zobacz jak ta gra wygląda. I wtedy ocenisz czy warto, wiesz? Znaczy naucz się tej gry, co najważniejsze, bo no chociaż jakieś podstawy pasuje znać. Jakieś podstawy pasuje w tej grze znać, nie? I wiesz o co chodzi. I get to grow grenade, dobra. O, w końcu karabinek. Z. Fajnie, w końcu karabinek. Wiesz co? No tak. Dobra, czysto chyba. Znając życie, zaraz nie będzie. Ja pierdolę, jaka rzeź. Dziękuję. Message. Wiesz co, naucz się tej gry, chociaż postaw się naucz, naprawdę. Mówię ci, postaw chociaż się naucz. Bo ja gram w tą grę bardzo długo i dalej nie znam postaw, słuchaj. Możesz się śmiać ze mnie, ale dalej nie znam postaw Sins of the Solar Empire, nie? Znaczy, powiem ci tak, nie tyle nie znam, co... Co znam, ale...
co po prostu fajnie było, żeby już coś wiedzieć, nie? Wiesz, o co chodzi, bo no kurde, oh fuck. Fajnie było coś wiedzieć, bo ja tak mówię, ja potrzebuję czasu, słuchaj, żeby się tej gry nauczyć. Żeby koncepcji grania w tą grę się nauczyć, słuchaj, bo nie umiem, no. No nie umiem, no dalej nie umiem grać w tą grę. No taka jest prawda, no. Serio, dalej nie umiem grać w tą grę, a gram już ją w tydzień. Dalej ją kminię, co jest okej, co nie i w ogóle. Bo tutaj musisz umieć grać, słuchaj, ofensywnie i dbać o swoją ekonomię, nie? To jest taki wargame z budowaniem i ekonomią i w ogóle masakra, nie? Więc no masakra, powiem ci, masakra. Ale do tego się trzeba nauczyć, słuchaj. Tego się trzeba po prostu nauczyć, wiesz? I tyle. No. Więc proponuję ci, abyś się nauczył chociaż podstaw. Żebyś zagrał sobie sam w Sinsa i nauczył się chociaż, słuchaj, podstaw. Wiesz? Nauczył się chociaż podstaw, słuchaj, bo naprawdę, bo ta gra jest naprawdę w cholerę wymagająca. No. Ta gra jest w cholerę wymagająca, nie? Ta gra jest w cholerę wymagająca. Tak, ale wiesz co, nawet nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, że... Że po prostu ta gra jest taktyczna, słuchaj. Jeżeli nie umiesz myśleć taktycznie, to... To jest lipa, więc no niestety, trzeba umieć taktycznie myśleć. W takich grach trzeba umieć, wiesz, to masz połączenie strategii ekonomicznej z wojaczką, więc no niestety, słuchaj, tutaj trzeba już umieć ogarniać swoją ekonomię. I... o fuck, idą. Musisz ogarniać ekonomię, musisz ogarniać stosunki międzyrasowe, masakra. Wiem jak to brzmi, ale... No... Więc uwierz mi, to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje, wiesz? To nie jest takie łatwe, słuchaj. Jak się wydaje. Dobra, 8 nabojów. Została mi tylko. Fuck. Musisz po prostu umieć ogarniać, nie? I tyle. Wiesz, o co chodzi? A to nie jest takie łatwe, to nie jest w ogóle takie łatwe, nie? To nie jest takie łatwe, jak się, słuchaj, wydaje. Uwierz mi. To jest naprawdę trudna gra. Naprawdę. Ona jest specyficzna, nie? Już o co chodzi. To jest jedna z tych specyficznych gier. Po prostu. Dlatego fajnie było, gdybyś się jej nauczył. Chociaż podstaw, żebyś nauczył się grać podstawy.
Wiesz? Żebyś chociaż podstawę ogarnął, byłoby fajnie. No bo tak, mówię, ogarnij podstawy, będzie spoko. Naprawdę, będzie spoko. Ogarnij podstawy, będzie spoko. No. Ogarnij podstawy, będzie spoko. No. No. Tak, tak, ale to jest większy rozmach, słuchaj. To jest większy rozmach. Fuck. Fuck, ale rozpierdol. Z Mordorem, nie? Dlatego ogarnij podstawy i pogramy, wiesz? No ja też od razu nie gram, słuchaj, bo nie chcę się rzucać na szydło z workiem. Jutro nie dam rady. Nie dam rady. Nie dam rady. Ale ty tak! No, znam wiele fajnych strategii. Command and Conquer, Europa Universalis, co tam jeszcze? Wiele strategii, słuchaj. You can't send him in alone, that's crazy. He can take care of himself. Now move. Be careful, man. Roma Total War chyba. Wiesz co, ja nie znam za dużo takich strategii jak Wargame, sorry. No wiem, ale nie ma... Ale mało jest... Ja nie znam takich strategii typowo jak Wargame, sorry. Nie znam. Nie znam, sorki, żadnych. Takich podobnych nie znam, nie znam. Nie znam takich podobnych, powiem ci. Takich akurat podobnych do Wargame'a to za bardzo nie, powiem ci. Że nie budujesz bazy i w ogóle to raczej nie znam, wiesz? Raczej nie znam. Raczej nie znam, wiesz? Raczej nie znam, wiesz? Czekaj, znam! Znam! Warding Conflict, też będę grał, możesz luknąć. W tym tygodniu będę grał w Warding Conflict, możesz luknąć, jak ta gra wygląda. W piątek chyba będę grał wieczorkiem. Co tam jeszcze? No, Warding Conflict jest nam podobną. To jest jedyna gra, która jest podobna praktycznie do Wargame'a. No, też multi jest. Też multi jest, ale nie wiem, czy działa. Nie wiem, czy działa multi, więc... Więc... Wyorldy in Conflict. Wow, grubo. World in Conflict, wiesz? Okej.
Fuck. Okej, spoko. Dobra, teraz zastanawiamy się, gdzie ja mam iść, kurwa. O, tutaj. Kurde, przypominają mi się stare, dobre czasy, nie? Grając tą grę mi się, słuchajcie, przypominają stare, dobre, zajebiste czasy, nie? Kiedy byłem małolatem, nie? Ale to były, kurwa, czasy. Mogę, grając tą grę, mogę śmiało powiedzieć, kurwa, kiedyś to było, nie? Nie to, co dziś. Pamiętam, jak na kompie 64 MB RAMu się w to grało, nie? 64 MB RAMu, czajcie? 64 MB. Megabajty RAM. Jezus Maria, nie? 64 MB RAM. Kurwa, kiedyś to było, nie? Nie to, co dziś. Mogę śmiało powiedzieć, że kurwa, kiedyś to było, nie to, co dziś. Dobra, czysto. Mogę śmiało powiedzieć, kurwa, kiedyś to było, nie to, co dziś. Dobra, tutaj mam na w miarę amunicji, więc chyba będę korzystał z tego. Czekajcie, C. Dobra, pijmy się. O, fuck. Chyba tutaj idzie. Jezus Maria, się dromnie. Przypominają mi się serio stare, dobre, zajebiste czasy, nie? Pamiętam, że kiedyś mi ta gra strasznie się jej bałem tyknąć, nie? Po prostu strasznie, słuchajcie, się jej bałem tyknąć. Serio mówię. Tak się cykałem w nią grać, bo mój tata sobie skminił gdzieś na... od tam swojego kolegi informatyka sobie skminił Fira. Oczywiście tego spiraconego i powiem wam szczerze, że to były kurwa czasy, nie?
Jak mojego taty nie było, to włączałem kompa, skminiłem, słuchajcie, hasło na kompa i po prostu się grało, nie? I po prostu się, słuchajcie, grało. I patrzyło się, pamiętam jak patrzyłem cały czas, słuchajcie, na ten, za okno, czy mój tata nie przyjeżdża i specjalnie usuwałem zapisy gry, żeby mój tata nie mógł się skminić, że ja grałem w jego grę, nie? A ten i tak wiedział, że w grze gram, nie? Ale doszedł do wniosku, że chyba przede mną tego nie ukryje, tej gry, więc po prostu... Oh fuck. Więc po prostu doszedł chyba do wniosku, że nie ma co, nie? Chyba doszedł, słuchajcie, do wniosku, że... Ale jebło! No i to jest właśnie fajne, że oni flankują, słuchajcie, ta gra jest zajebista sama w sobie, nie? Ta gra jest zajebista, słuchajcie, sama w sobie, nie? Ta gra jest po prostu zajebista sama w sobie. Mogę tutaj przejść? Nie. No dobra, idziemy dalej. Control, dobra. Cześć, masz coś dla mnie ciekawego? Masz. Full żyćko, mam dwie apteczki, da się żyć, nie? Dlatego, że muszę brać cały czas pod uwagę, że to jest początek gry. Że to jest, słuchajcie, początek gry, że ona naprawdę się rozkręci. Ona się rozkręci jak ten, jak nie wiem, jak dobry pornos. Ona się rozkręci jak dobry pornos. Wbija laska, na początku przez pierwsze 5 minut laski gadają ze sobą, a potem jest akcja. Słuchajcie, a potem jest akcja. A potem jest, słuchajcie, akcja, nie? I najfajniejsze to, że możemy w dzisiejszych czasach właśnie zagrać w tego typu gry. Czyli fajnie, że jest coś takiego jak GOG, słuchajcie. Fajnie, że jest coś takiego jak GOG, nie? Fajnie, słuchajcie, że jest coś takiego jak GOG, że można sobie tą grę kupić i przypomnieć stare czasy, nie? Po prostu zajebista sprawa. Spoczko, i jak znalazłeś? Podoba ci się? Jak myślisz? Co myślisz o niej? O tej grze? Co? I co, znalazłeś? I co myślisz o tej grze? Fajna? Podoba ci się, czy może nie podoba ci się w ogóle? Co? No, tutaj będzie rozpierdzielka. Serio? Już rzucili mi tego granata pod nogi. To jest właśnie zajebiste, że oni tak szybko, słuchajcie, reagują, nie? Słuchajcie, to jest właśnie zajebiste w tej grze, że oni tak szybko reagują. Że oni tak zajebiście szybko... No ja będę w piątek w nią grał. To sobie sprawdzisz, czy ci się podoba. No ja będę w piątek chyba w nią grał. No w piątek wieczorkiem będę w nią grał. Będę chyba w piątek... Łapcie banana! Nie. Podoba ci się? Fuck, grubo. Zajebiście. Zajebiście. Uhu! O nie, następni.
O, flankują, widzę. Masakra. Nie można jej kupić na G2? A wiesz, gdzie możesz ją kupić? Prawdopodobnie możesz ją kupić na... Czekaj, na Steamie, albo szukaj... Wiem! Szukaj na... na Uplayu. Ja mam ją na Uplayu, mam za free'ą. Więc szukaj na Uplayu, młody. Szukaj na Uplayu. Na Uplayu szukaj. Na Uplayu szukaj, słuchaj. Na Uplayu szukaj. Tej gry. Bo tam nam masz dużą szansę, że kupisz, bo to chyba Ubisoft wydał tą grę. Więc... Masz dużą szansę, że... Że ją kupisz na Uplayu. Słuchajcie. No. Na Uplayu możesz ją kupić. Albo nawet dostać za free chyba. Wiesz? Na Uplayu możesz ją za free dostać albo kupić. Nie pamiętam, ale ja wiem, że ja miałem za free. Wiem, że ja miałem za free tą gierę. Więc spróbuj, próbuj. Okej. Próbuj, młody, próbuj. O, fuck, nie? What the fuck? No, okej. Słuchaj, próbuj. O, dobra. Gruba akcja. O kurwa. O ja pierdolę. Sorry. O Jezus Maria. Co to się stało się? Na Uplayu szukaj, młody. Na Uplayu szukaj, no. Serio mówię, na Uplayu szukaj. No, na Uplayu. No, na Uplayu szukaj, młody. Uplay Ubisoftu. Nie ma? Jak nie ma? Powinno być. Czekaj. Jak nie ma? Powinno być. No bo też może być sytuacja, bo to jest gra z 2006 albo 2007 roku, więc może być sytuacja, że... Że no, może i nie być. Szukałeś na Uplayu? Szukałeś mody na Uplayu? Jeśli można spytać. Uplay. Najbardziej w tej grze powiem wam szczerze, że lubię shotguna.
Najbardziej w tej grze pamiętam, że lubiłem shotguna, shotgunem grać, nie? Shotgunem lubiłem grać. Najbardziej w tej grze shotgunem, jak tylko dorwę się do shotguna, to będzie zajebiście. Aż nie ma? No to najwyżej jak ja skończę, to dam ci pograć. Skąd żeś ty się tu wziął? Wow! Skąd ty żeś się tutaj ziomek wziął? Wow. Skąd wy żeście się tutaj wzięli, jeśli można kurwa spytać? Wow. Jak nie ma? Wiesz co, ja luknę i ci dam najwyżej linka do tego, jak znajdę. Dobra? Ja luknę, gdzie można kupić tą grę i ci dam najwyżej linka. Dobra? Młody. Co ty na to? Ja ci znajdę tą grę, gdzie można ją kupić i dam ci linka i ty sobie najwyżej, jak będziesz chciał, to ją kupisz. No? A no, to lipa. Serio? Ale możesz ją gdzieś kupić chyba. Tylko sprawdzę gdzie. Sprawdzę ci gdzie, spokojnie młody, spokojnie. Sprawdzę ci gdzie, dobra? I po prostu sobie najwyżej kupisz. Cześć kręgu, witam ciebie serdecznie. Co musisz tym razem zabić? Złych człowieków, którzy stwierdzili, że małpy są na wyginięciu i chcą zabić małpeczkę. Więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak zabijam człowieków zmutowanych, to wbijaj. Jak tam u ciebie w ogóle, kręgu? Długo żeś u mnie nie był na live'ie. Długo żeś u mnie na live'ie nie był. Cześć, młody. Serio? Ale jajca. O fuck. Zajebista jest ta gra, nie? Fuck. Zajebista jest ta giera. Zajebista jest ta giera. Zajebista jest ta giera, nie?
No i fajnie. No i fajnie. O fuck. No długo, bo lubię grać w The Forest. Fajna gierka? Polecasz? Mi też znajomi polecali, ale... Zastanawiam się, czy kupić. Bo ja bym chciał grę, gdzie będę mógł latać z wywalonymi jajcami na wierzchu i mówić uga buga. A The Forest chyba nie mogę takiego czegoś zrobić, latać z wywalonymi jajcami na wierzchu, nie? Rust. Czyli wreszcie mogę latać z wywalonymi jajcami na wierzchu? O fuck. No to fajnie. No to biorę. Jak mówisz, że będę mógł widzieć swoje jajca, no to chętnie wezmę tą gierę, kupię. Chociaż The Forest więcej osób gra, więc chyba The Forest prędzej wezmę, bo... No jakoś tak The Forest, mówię, więcej osób gra i zawsze będzie z kim pograć. No. Tak? Można wywalone jajca mieć, mówisz. Masakra. Fajnie. Lubię mieć wywalone jajca, szczególnie w grach komputerowych. Ale wiem, ale tutaj chodzi o osoby, które ja znam, wiesz. Raczej większość gra w The Forest niż w Rusta. Więc dlatego chyba kupię w The Forest, bo dużo osób z mojego... Dużo osób z mojego otoczenia właśnie w The Forest gra. Zero. No. A tam nie mogę latać z wywalonymi jajcami na wierzchu. Więc... Raczej będę... Serio? Jedyni wrogowie to kanibale. Spoko, biorę. A tam jest chyba tak, że jesteś rozbitkiem. Jak to w ogóle tam wygląda? Ej, jak to w ogóle... Jaka fabuła jest tej gry, jeśli można spytać? Fabuła tej gry. Jest jakaś może, czy... Czy może żadnej fabuły nie ma? Też masz? No to fajnie, moglibyśmy zagrać. Okej, gitara. Taki rozkład broni to ja lubię, nie? Ty, zajebiste. Zajebiste, biorę. Jak tylko będzie jakaś fajna premka na Steamie... to biorę, słuchaj. Jak będzie jakaś fajna premka na Steamie, to biorę i gramy, nie? Ej, Kręgu! Kręgu i ten, i młody... I młody goryl, gramy? Jak kupię sobie The Foresta? Co wy na to? Można pograć, co wy na to? Chcielibyście ze mną pograć? O, fuck. Czekaj, ziup. Co? Chcielibyście z małpką pograć?
Dobra. Serio? Serio? Za 20 zł to na G2 sprawdzę, słuchaj, jak za 20 zł to na G2 luknę i możemy w przyszłym tygodniu zagrać. Czekajcie. Wow, lubię to, nie? Już tą giwerę lubię, nie? Jest zajebista. Wow, ale jadka! Jakie flaki! O, oh, fuck. Masakra. A masz kręgu, a masz na ten, na PC? Kręgu masz na PC? Powiedz, że na PC masz. Powiedz, że na PC też 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 masz. Jezus, co ja tutaj mogę z ludzkim ciałem zrobić, Jezu. Jak ja tą grę lubię, już nie. Masakra. Wow, ale poleciał, widzieliście? LOL. No to kupuj! No to kupuj na PC kręgu i lecimy! Kupuj na PC, chłopie, i lecimy, a nie pierdzielisz smuty. Aha, dobra, zapomniałem, sorry. Widzisz, co się stało? Przez to, że nie przychodziłeś do mnie tyle. Przez to, że nie przychodziłeś do mnie tyle. Ja zapomniałem, że ty PC-ta nie masz. Słuchaj. Przez to, że ty do mnie tyle nie przychodziłeś, to ja sobie zapomniałem, że ty PC-ta nie masz chyba, nie? Dobrze mówię? A, ty nie masz na PC, dobra, nieważne. Myślę, a PC-ta masz, nie? PC-ta masz. PC-ta masz. Masz PC-ta? PC masz? Okej. Czyli mówisz, że mam kupić PS-kę i będziemy na PS-ę grać. Oh, fuck. Wow, jakie odgłosy, nie? Po prostu rzeź. Kurde, RKM-a chcę. A czemu mu współczujesz? O, oh, fuck. O, oh, fuck!
ty przypinacz. Mogę mieć 3 giwery, słuchajcie. Dać przypinacz? O, bo jest fajne. Ty, zajebista giwera biorę, nie? Jebać karabinki. Aha. Nie no, pytam się z ciekawości, nie wiesz o co chodzi. Czyli nie pogramy kręgu, no szkoda. Szkoda, że nie pogramy razem w tego, w The Foresta, bo ja szukam ekipy i będziemy napierdzielać. Fuck. No to zagram z Igorem najwyżej. Igor, zagramy razem? O fuck, ale jebło. Muszę się załadować. Lubię już tą giwerę, nie? Ale ziomka przytegowałem, nie? Ty, patrzcie się, to jest zajebiste, nie? To jest po prostu zajebiste dzieło sztuki goryla. Patrz, jak se gościu wisi, nie? Jakby se konia walił w powietrzu, patrz. Patrzcie się, jakby se konia walił w powietrzu. Tak mu się dupa rusza. Patrzcie, tak, yo. No i fajno, zagramy, Igor. No i fajno, zagramy. Patrzcie, jak fajnie wisi ziomeczek. Patrzcie, jak fajnie ziomeczek wisi. Dobra, opłacasz się za 40 zł? Tak, myślę, że tak, słuchaj. Myślę, że tak, chociaż ja na przykład gram w tego. Ostatnio zacząłem grać w Need for Speed'a z 2015 roku i powiem ci szczerze, że dużo osób w niego gra. W Paybacka też, ale podobno tam ludzie nie są zadowoleni z tego Need for Speed'a, wiesz? Musisz się zapytać, dobra, pytanie zajebiste kręgu. Co oczekujesz od Need for Speed'a? Czego oczekujesz od Need for Speed'a? No powiedz mi. Czego oczekujesz od Need for Speed'a? Żeby był jaki? Słuchaj, powiedz mi, jaki chciałbyś, żeby był Need for Speed, którego kupisz? No powiedz mi, bo jestem ciekawy po prostu. No to powiedz mi, czego oczekujesz od gry, to ci powiem, czy warto. To ci powiem, czy warto. Powiedz mi, czego oczekujesz od gry, nie? To ci powiem, czy warto ją kupić. No. Powiedz mi, czego oczekujesz od gry, to ci powiem, czy warto ją kupić. Bo ja na przykład od Need for Speed'a wymagam, żeby były zajebiste możliwości tuningu. Żeby były fajne autka do tuningowania i żeby było dużo policji i pościgów policyjnych. I żeby gra się szybko nie nudziła. Więc... nie wiem. Czego ty oczekujesz, kręgu? Co? Dobra, nie tędy. Aha. No to myślę, że Payback będzie... dla ciebie dość zadowalającą. Czemu nie mogę wejść? Jest, mogę, fajnie. Myślę, że Payback będzie zajebistą grą dla ciebie, chociaż nie wiem, czy nie lepszy by był dla ciebie Need for Speed Most Wanted z 2015, nie? Fajna kampania, pościgi policyjne, duże możliwości tuningu, fajne samochody, online.
pełen online, czyli po prostu cały czas grasz z graczami. Jeździsz po prostu z graczami. Where is Alma? I don't know what you're talking about. Some secrets get buried deeper than others. But I know where to dig. No, wait, you've got the wrong guy. Hush now, Mr. Moody. The time for talk is done. Please, no! Ja gram w Need for Speed'a z 2015 roku. On nie ma nazwy, on po prostu się nie nazywa Need for Speed i tyle. I tyle. Need for Speed 2015. Jakoś tak, 2015, no jakoś tak. O fuck, nie. Z 2015 roku ja gram. A, to ty, dobra. No wiem. No ja gram aktualnie z 2015, bo tamten mi się znudził, nie? Tamten mi się po prostu znudził i doszedłem do wniosku, że wrócę do 2015 i powiem ci szczerze, że jestem zadowolony. Że jestem masakrycznie zadowolony, nie? Ja pierdolę, nie? Ja pierdolę! Przepraszam. Jezu, zesrałem się, nie? Zesrałem się po prostu. Nie, to było mocne, nie? Kurwa macie. Masakra, nie, jaja. Po prostu jajca. Kurwa, ja chyba dzisiaj nie zasnę, nie. Aha, tak sobie kipisz, nie? Masakra. No, śmierdzi, to się zesrałem, dokładnie. No dokładnie, no słuchaj, no co ja ci poradzę? No co ja ci poradzę, zesrałem się, no. Ta gra ma swoje momenty, nie? To trzeba tej grze przyznać, że ma swoje momenty. Ta gra ma swoje momenty, kurwa. Ta gra ma swoje momenty, nie? Ta gra ma swoje momenty. Hmm.
talking about. Follow them. What's Origin? All right, buddy, get moving. Fennel's gotta be close. Wiesz co? Na twoje... Wiesz co? Jak będę miał kasę, to ci kupię. Nefesa i pogramy razem. Co ty na to? No kupię ci, jak tylko będę miał kasę, wiesz? Bo na razie się wystrzelałem. Niestety. Nie wiem. Nie wiem, ja mam kasę i jej nie mam. To jest po prostu... wiesz... Różnie to bywa. Ale ja ci kupię, spokojnie. Tylko na razie nie, bo tak jak mówię, nie mam kasy, wiesz? Nie mam kasy po prostu. Musiałem kupić parę rzeczy... parę rzeczy tutaj... kupiłem pannie prezent, bo... Kupiłem pannie prezent, bo mieliśmy się spotkać, ale lipa, więc... Więc na razie jest tak, a nie inaczej. Dobra, 34, jeb, 90, jeb. No to tak jak mówię, jak będę miał kasę, to ci kupię. Słuchaj, jak będę miał kasę, to ci kupię i po prostu dam ci kod i tyle. Słuchaj. Ci dam tylko tyle, dam ci po prostu kod i tyle i będziesz sobie tam... O, fuck. I będziesz sobie po prostu miał. I będziesz po prostu sobie miał. Serio? Czekaj chwilę, zaraz sprawdzę, co napisałeś. Tylko skończę tą walkę, dobra? Skończę walczyć i tutaj sprawdzę, co napisałeś o tym giveawayu.
Dobra? Dobra. Gory, zrób giveaway na do... Oh fuck. Na czym? Giveaway'a na... Na czym? Na czym mam zrobić giveaway'a? Na streamie z tego? Z... na streamie z Fortnite'a? Na streamie z Fortnite'a mam zrobić giveaway'a, tak? Dobrze zrozumiałem? Wiem o tym, ale dobrze zrozumiałem? Aha. No dobra, czyli mówisz, że jak zrobię giveaway'a z waluty z Fortnite'a, to popularność mi będzie skakać. Aha, dobra, spoko, zobaczymy. Luknę na to, słuchaj. Dzięki za info, bo nawet nie wiedziałem, że w Fortnite jest jakaś waluta, nie? Nawet nie wiedziałem, że w Fortnite jest jakaś waluta, słuchajcie. Więc spoko, luknę. I zrobię giveaway'a kiedyś z tego, z waluty, będzie można wygrać walutę w Fortnite. I najwyżej będę robił zamiast tych gier, bo z tymi grami to różnie tak bywa. Oh fuck. Okej. Okay. Oh yeah. Fuck. Spoko, luknę na to. Powinna tylko w opisie to dodaj. Spoko. Luknę na to, słuchaj. I tak sprawdzę z ciekawości nawet, czy to działa, nie? No jestem ciekawy, mówię, no luknę, dzięki za infokręgu. Dobra, w opisie dać. Wow, ale poleciał. Serio, mam 4 naboje. Dobra, biorę ciebie. Spoko. Ty, to jest dobry pomysł. Dzięki za info, kręgu. Ale luknę na to, bo mówisz, że to jest dobry pomysł, że... No, to jest dobry pomysł, słuchaj. To jest dobry pomysł, słuchaj. To jest moim zdaniem dobry pomysł, żeby nawet spróbować kupić taką walutę... a ile tak mniej więcej byś kupił? Jakbyś ty robił giveaway, a to ile byś kupił? I za ile takie coś idzie? Co? A ile kupić tej waluty, jeśli można spytać z ciekawości? Ile ty byś kupił tej waluty na moim miejscu? A ile byś kupił ty tej waluty? Co? A ile ty byś kupił tej waluty na moim miejscu? Wiesz, bo ja się za bardzo nie znam, więc... Więc dlatego po prostu pytam, ile waluty warto kupić. Shit, I just lost Jankowski's signal. Maybe his ear got damaged. Maybe.
fire and rescue guys are here. Once they've got the fire under control, we can check the rubble. I need you on standby to head inside army camp as soon as the site is secure. Roger. No to się udupiłem. O kurwa, zginąłem. Okej. Czyli mówi, że za 40 zł, tak? Kurwa. Czyli mówi, że za 40 zł kupić, tak? Escape. Dobra. Zastanawiam się, jak tutaj podejść. Okej. Czyli mówisz, że wystarczy tyle. Wystarczy, nie? Wystarczy tyle. Tyle wystarczy, nie? Czyli tyle wystarczy, nie? Nie kupywać więcej. Ja pierdolę. Zesrałem się, nie? Zesrałem się. Czyli tyle i więcej nie wystarczy, więcej nie potrzeba, nie? Więcej nie potrzeba. Więcej nie potrzeba, nie? Więcej nie potrzeba tego hajsu. Mam nadzieję, że ludzie nie pomyślą, że jakiś debil, że daje jakieś grosze, nie? Ale spoko, luknę na to. Spróbuję. Fuck. Spróbuję. Spróbuję tyle wstawić i powinno być okej.
Ja pierdzielę te komputery. Pamiętam, że miałem taki sam monitor, nie? Pamiętam, że miałem dosłownie taki sam monitor. To nie grosze? Spoko. Spoko. Nie no, spoko, tak pytam, bo ja nie gram w Fortnite'a i nie znam się na tamtejszej walucie. Więc dlatego po prostu jak się nie znam się na walucie, wiesz o co chodzi. Po prostu nie znam się na walucie Fortnite'owej, więc nie wiem co w Fortnite'cie jest groszami, a co jest fortuną, że tak to ujmę. No. No nie wiem. Rozumiem. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Ale nie, spróbuję. Dzięki za info. O której red 20:10? 20:10, wiesz? 20:10. Jutro red 20:10. O kurwa, ale jebło. Przepraszam. Zawał mnie. Ale rąbło, nie? Oni naprawdę tutaj myślą, nie? Tutaj się naprawdę zachowują jak prawdziwi weterani. Nie? Fortnite, niedziela, pasuje ci? Pasuje ci niedziela? Pasuje ci niedziela? Za tydzień? Co? Pasuje ci niedziela za tydzień? Pasuje ci niedziela za tydzień? Tylko, że ja będę strasznie lamił. Lol. Ja będę strasznie lamił, słuchaj. Będziesz się śmiał ze mnie. Jak zagrasz Fortnite'a, to masz unfollowa. Kurde, serio, Igor? Weź, nie bądź. No nie bądź chamski, no. Nie bądź chamski, no wiesz co? Nie bądź chamski. A tak serio, spoko. Jakoś to przeżyję, wiesz. Aż naprawdę jest mi przykro z tego powodu, wiesz. Naprawdę, słuchaj, jest mi... Słuchaj. Jest mi przykro z tego powodu, wiesz. Nie chcę flankować. Nie chcę flankować. Nie chcę... O fuck, ale dostałem, nie? Wy to żeście widzieli, jak dostałem? Wy to żeście widzieli, jak dostałem? Wy to żeście widzieli, jak dostałem? Serio. Na tym streamie widz ma chuj do gadania. Nie, wiesz co, nie. Wiesz co, nie zgodzę się, nie zgodzę się, że widz ma chuj do gadania. Wy właśnie macie najwięcej do gadania, słuchajcie, na moim live'ie.
Na moich live'ach macie bardzo dużo do gadania. Cześć Demu, hej! Hej Demu! Na moich live'ach macie zajebiście dużo do gadania. No. Cześć. Na moich live'ach macie zajebiście dużo do gadania. Mówisz i masz. O, fuck. Mówisz i masz. Mówisz i masz, słuchaj. Mówisz, jaką chcesz grę, jaką chcecie grę, żebym grał? Gram. Serio. Gram we wszystko, co chcecie, żebym grał. Serio mówię. Chcieliście horror, macie horror. Serio. Chcieliście, słuchajcie, horror, macie horror. Chcieliście Wiedźmina, dostaniecie Wiedźmina. Chcieliście kota, dostaniecie kota. Masakra normalnie. Ja tu nie mam nic do gadania, słuchaj. Ja tu nie mam nic do gadania, co dopiero wy. Wy tu macie tak dużo do gadania, że ja pierdzielę. Cześć, hej Igor. Dzięki, że wpadłeś, hej. Ech, Wiedźmin, no będzie jutro. Będzie pojutrze, znaczy się. Będzie pojutrze, słuchaj. Normalnie nie zagrałbym Wiedźmina, ale że mnie prosicie, to zagram. Serio. No. Normalnie bym nie zagrał, słuchajcie, w Wiedźmina. Serio mówię, normalnie bym nie zagrał w Wiedźmina nigdy. Bo to jest nie mój... O, fuck. Nie moje klimaty, to nie są moje klimaty, słuchaj. To nie są moje klimaty, Wiedźmin, to nie są moje klimaty, ale że mnie poprosiliście, to chętnie zagram. No. Że mnie O, fuck. Serio. O kurwa! O kurwo! Dzisiaj? Dzisiaj do pierwszej w nocy. Jeżeli familia, to Goryl musi grać w Command Conquer. Ja mówię, ja staram się grać we wszystko, co na co macie ochotę, więc tutaj u mnie nie ma tak, że hej, nie gram, bo mi się nie chce. Ja słucham waszych próśb, jak chcecie, żebym zagrał Wiedźmina, to gram Wiedźmina. Jeżeli chcecie zagrać, żebym grał w Command Conquer, gram w Command Conquer. Jeżeli chcecie, żebym grał w jakiś horror, gram w horror, nie? I wiesz, ja tutaj mam pełen szacun do was. Słuchajcie, ja tutaj mam pełen szacun do was, żeby nie było. Czekaj. Spoko, to po streamie daj mi namiar, dobra? Dobra? Dobra, spoko.
Spoko, dzięki. Luzik, dzięki. Dzięki, młody. No, bo... Cześć, cześć, Igor, cześć. Luzik. Luzik, 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 czekaj. Ale zajebista giwera, nie? Nie. Oh, fuck. Nie. Igor nadal na streamie siedzi? No to dobrze. Igor, jesteś? Igor. Igor, wiem, że tam jesteś. Igor. 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 Wiem, że tam jesteś. Igor. Wiem, że tam jesteś, wiem, że tam jesteś. Igor. Igor, 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 Igor. Igor, 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 Igor. Igor, 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 Igor. Może. Igor. Dobra, biorę, czekajcie, przeładuję sobie ciebie i biorę sobie, czekaj, ciebie. Igor. Nie no, Luzik, tak bywa czasami, że spóźnia się... Okej, okay, dajmy mu chwilę, bo robi kupę. Okej, okay, Igor robi kupę, to dajmy mu chwilkę, bo Igor robi kupkę. Żartuję. Dobra, zero. Wow. Fuck. Oh, fuck. Gruba akcja, nie? Dobra, Luzik, dzięki! Widzieliście, gdzie jest ziomeczek? Spoczko, jak chcesz, to... Spoczko. Spoczko, jak chcesz. Spoczko, jak chcesz. No. To ty czekasz na...
Ty czekasz na Igora? A, dobra, dobra, to przynajmniej Kręgu zostanie. Fajnie, fajnie. Kręgu jest... jest spoko. Człek. Kręgu jest spoko człek, powiem wam szczerze. Kręgu jest spoko. Ale jebło, nie? Ale... ale coś jebło. Dobra, mam 23 naboje. Dobra, mam teraz 5. Teraz by się przydał... ty byś mi się przydał. Dobra. O, fuck. Ale cię, ziomek, przebiłem. No, demu, czekam, bo coś mi cię podać. Coś mi cię podać. Coś mi cię podać, Kręgu. Coś mi cię podać, Kręgu. Kręgu, coś mi cię podać. Gdzie jest ten ziomek? Oh, yeah. Jezus Maria, nie? What the fuck? Ale się ziomek wydar, nie? Goryl, lubisz fraszki? Ale jakie kaczki? Nie lubię, lubię kaczki, ale jeść. Jeść lubię. Lubię kaczki jeść, powiem ci szczerze. Lubię kaczki jeść. A ty lubisz kaczki? Lubisz kaczki, Kręgu? Kaczki, kaczki, normalnie kaczki. Tak jak powiedziałeś, kaczki lubisz jeść? Co? No kaczki. No kaczki, czy lubisz jeść? Kaczki. Kaczki lubisz jeść? Lubisz kaczki, Kręgu? Bo ja lubię kaczki, ale jeść, powiem ci. Jeść, 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 jeść. Lubię jeść, a ty co robisz? Ta jedną, gdy widzę sterczące cycki, wpadam w nastrój poetycki. Czyli lubisz, jak laska ma sterczące cycki? Mam rozumieć? No kaczki. No kaczki. Lubisz kaczki? Zapytałeś mnie, czy kaczki lubię. A ja ci powiedziałem, że lubię. A czemu lubisz sterczące cycki u panny? Bo nie rozumiem trochę... trochę tego. No nie... no nie rozumiem trochę... trochę tego, jak można... lubić sterczące cycki... u panny. No ja nie wiem, nie wiem. No ja tam nie lubię sterczących cycków u panny. Yeah.
Serio. Czekaj. Dobra. Nie lubię sterczących cycków u panny. Ja nie lubię sterczących cycków u panny. Co ty do mnie mówisz? Jakie znowu sterczące, obwisłe cycki? To jednak, gdy widzę sterczące cycki, wpadam w nastrój poetycki. No wiem. Ale co z tego? Co z tym robisz, tym nastrojem poetyckim? Że patrzysz na laskę, widzisz sterczące cycki i... I co? No, nie rozumiem, sorry. No ale naleśniki obwisłe lubisz? Dużą dupę. Nie, wiesz co, jak jest jędrna i duża, to tak. Jak jest jędrna i duża, to tak. Ale gorzej by było, jakby nie była jędrna i duża. No. Nie. Jędrna i duża. Dobra, reload. Lecimy. Fuck. Masakra. Czekaj, już ci powiem, co lubię. Czekaj chwilę. O kurwa, zginąłem! Bo nie obwisłe jak naleśniki, ale dużą dupę u panny ją lubisz. Tak, lubię. No lubię, ale bez przesady. Musi być miła też, musi mieć fajny charakter, bo jak nie ma fajnego charakteru i nie jest miła, no to po dupę mi taka laska. Serio. Ja wolę dziewczyny z charakterem, słuchaj. Ja wolę kobiety... Wolę kobiety... Wolę kobiety z charakterem, słuchaj. Mhm.
O fuck. Fuck. A co ty tak chcesz, żebym labił tego Fortnite'a? Tak tego chcesz? Tak tego chcesz, żebym labił tego Fortnite'a, bo naprawdę ja w niego nie umiem grać. Słuchaj, ja serio mówię. Jak próbowałem ostatnio grać, to myślałem, że się skichałem. Nie wiem, czy oglądałeś, ja pierdolę, ty to widziałeś, jak on, patrz, jak on się przekręcił, nie? Ty widziałeś, jak ja grałem Fortnite'a, to żałuj. Bo... naprawdę to była... to po prostu aż oczy bolały, aż mnie oczy bolały od tego, jak grałem. Ej, bo jest niedziela i w Fortnite'a mi nie grasz, a i której live ma być? No ja 20:10 zazwyczaj robię, słuchaj. Ja robię zazwyczaj 20:10, no. No. Powiem ci, że tak. Powiem ci, że tak, bo... słuchaj, bo to jest masakra, słuchaj. Ja nie wiem, na 100% grasz lepiej ode mnie, więc raczej ja będę się od ciebie uczył grania w Fortnite'a niż ty ode mnie, więc... więc słuchaj... no. Serio, raczej ty... raczej ja będę się uczył od ciebie grać w Fortnite'a, bo no tak jak mówię, no niestety ja nie jestem zbyt dobry. Ale ja się nie zgadzam, sorry, ale nie, jeden na jeden, nie, wiesz co, w każdą grę, ale nie w Fortnite'a. W każdą grę mogę zrobić jeden na jeden, ale nie w Fortnite'a, słuchaj, błagam cię. Błagam, nie w Fortnite'a. Nie w Fortnite'a, słuchaj, tylko nie w Fortnite'a. Tylko nie Fortnite'a, błagam, wszystko, tylko nie Fortnite'a. Błagam, tylko nie Fortnite'a, nie? No tak, tylko nie Fortnite'a, słuchaj, tylko nie Fortnite'a, nie? Nie, żadne jeden na jeden, nie, we wszystko. Ale nie Fortnite'a. Serio. Wszystko tylko nie Fortnite'a. Wszystko tylko nie Fortnite'a, słuchaj. Fuck, zapomniałem, że mam apteczki, nie? Fuck, wszystko tylko nie Fortnite'a, błagam, oszczędź mi tego. Małpa, cześć Gabrielu, hej! Serio, podoba ci się Kraków?
Spoko, fajnie. To, no mi jakoś nie, ale tylko dlatego, bo ja nie lubię dużych miast, powiem ci. Znaczy mi ogólnie się Łódź podoba, bo jest taka, wiesz, oldschoolowa. Raczej ja lubię takie oldschoolowe. O fuck, Jezus Maria. Ja wolę po prostu takie, wiesz, oldschoolowe miasta, ale jeżeli tobie się Kraków podoba, to zajebiście, słuchaj. Bo to jest ładne miasto, wiesz. To jest ładne miasto, tylko się musi do niego przyzwyczaić, wiesz. No, musi się do niego po prostu przyzwyczaić, wiesz. Okej, to wykrzywione, bo tam się nie da budować. Dobra, to spoko kręgu, to najwyżej jakieś tyle pogramy, bo ja mówię jeden na jeden nie. Nie. O fuck, ale mnie wziął, zrypał mnie. Ale podskoczył mnie. Po prostu jaja. Wow, lubię tą grę, nie? Bardzo mi się podoba. No i tam tam się nie buduje, mówisz, kręgu? Opowiedz mi o tym trybie, bo tam się nie buduje, czy co? Jak to wygląda? A ty, Gabrielu, grasz Fortnite'a? Gabriel, grasz Fortnite'a? Przypomnij mi, Gabi. Gabi, przypomnij mi, czy grasz Fortnite'a, czy nie. Dobra. Kurwa, zginąłem. Wow. Mówisz? A to w armii są Battle Royale? Wow. A wiem, dobra. To czyli PUBG. Czyli PUBG ci się podoba, Gabrielu. Czyli PUBGa robisz. Czyli PUBGa robisz. Ty, ja będę grał w czwartek właśnie. Ja będę grał w czwartek w PUBGa. Z widzami, więc... Więc zapraszam... Serdecznie. Zapraszam serdecznie, jak ktoś chce ze mną pograć w... Tego, w PUBGa. A, sorry, spoko. To innym razem, słuchaj, to innym razem pogramy najwyżej. Ale ja go wyruchałem, nie? Po prostu. A, no to zajebiste i tam się tylko strzelasz, słuchaj, na tym w tym miejscu. Czy jak to tam wygląda? Ale słuchaj, ja już umiem powoli budować. Słuchaj, ja już umiem powoli budować. To nie jest tak, że nie umiem budować. Tylko po prostu z szybkością u mnie jest problem, wiesz? Z reakcją. U mnie jest z szybkością raczej problem. Muszę sobie to wszystko, wiesz, na spokojnie wykminić, co i jak.
No nie ma jeszcze PC, bo części nie zamówił, wiesz? Części niestety nie zamówił kolega i... No, kolega jeszcze części nie zamówił i no niestety. No... No niestety, niestety. Ale jak będzie miał, to pogramy, jak będzie chciał. No, fajnie. Serio? Wow, ale go wywaliło, nie? A która to jest PSK? Która to jest PSK, jeśli można spytać? Dobra, gdzie to się szło? Dobra, jestem. PS2, Jezus Maria, FIFA, którąś grałem na PS2. Czy to była FIFA, czy coś innego? No, to była FIFA. No, to była chyba FIFA albo coś podobnego, coś w tym rodzaju. Coś w tym rodzaju, nie? Ale epickie, nie? Kuzyn przyniósł, pamiętam, raz do dziadka i żeśmy pykali, to było kurwa czasy. Dobra, nie mogę. Dobra, i teraz zajebiste pytanie. Jak ja mam stąd wyjść? O, jest. Gruba akcja, przyznam. Seteczka. No. No wiem. Wiem, bo grałem. Chwilę, ale grałem, słuchaj. To były czasy, kurwa. Need for Speed, pierwszy Most Wanted, nie. Masakra. Oh fuck, nie. Zesracili. Masakra.
Ale Fira to bym pograł. No właśnie dlatego ja, słuchaj, gram dzisiaj w tą grę, bo chcę, żeby moje wspomnienia wróciły z czasów dzieciństwa, słuchaj. Jak pamiętam, nocami przesiadywałem i grałem w Fira, nie? Więc to jest epicka gra. To jest epicka, słuchaj, gra. No, to jest epicka giera. To jest, słuchaj, epicka gra, nie? To jest, słuchaj, epicka. To jest klasyk. To jest klasyk nad klasykami, nie? Wiesz, o co chodzi. To jest klasyk nad klasykami. I mimo upływu czasu, ta gra jest nadal zajebista, nie? Mi się zdaje. Więc... Masz płytę? Ja też! Też, czekaj. Gdzie ja mam płytę z Firem? Czekajcie... Settlers... Kurwa, gdzieś jest. Tylko nie wiem gdzie, czekajcie. Brit... Jest! Mam pokazać wam? Już wam pokażę, słuchajcie. Już wam pokażę. Moją... Już wam pokażę moją gierę. Patrzcie się. To jest to. To. Taka giera w pudełku, nie? To były... Dostawało się, słuchajcie... Patrzcie, dostawało się... Coś takiego. Nie? Dostawało się kod seryjny. I się grało, nie? No, ja też jak widzisz. Też. Też, dlatego mówię, u mnie to jest, mówię, ma specjalne miejsce w moim serduszku, wiesz? Te gierki, dlatego ja chcę wam je pokazywać, bo te gierki mają specjalne miejsce w moim serduszku. Po prostu i chcę się tą miłością dzielić z wami do nich. No, ale gierka jest epicka, nie? Gierka jest... O, fuck. Serio? Dobra, sądzę, że będę potrzebował czegoś szybkostrzelnego, albo chociaż z dużą pompą, nie? Z dużą rurą. No ale przyznaj, że gra jest epicka, słuchaj. Gra jest po prostu epicka, nie? Sama w sobie jest zajebista. Gra jest epicka. No, jest zajebista. Słuchaj, jest zajebista sama w sobie. To jest epicka gra, nie? To jest zajebiste. Zajebista zajebistość. To jest zajebista zajebistość. Nie, to jest Dobra, tutaj chyba shotguna też będę potrzebował. Leżeć!
Jeszcze Bioshock, no. Muszę kupić właśnie. Muszę Bioshocka kupić, wszystkie części, słuchaj, i zagrać, nie? Bo też jest zajebisty. Bo też jest, słuchaj, zajebisty, nie? Ale mówię, to jest moje dzieciństwo. Ta gra, którą właśnie widzicie, to jest właśnie częścią mojego dzieciństwa. Jest właśnie częścią mojego dzieciństwa, nie? Jak byłem mały, to się pykało, chłopie. Byłem małolatem, ale grałem, nie? Czekaj, na wszelki wypadek wezmę shota. Dobra. No. Mówisz? Mówisz? O, fuck, nie. Gdzieś tutaj jest ziomek. Gdzieś tutaj jest... Czuję, że tutaj gdzieś jest ziomek, nie? Czuję, że gdzieś tutaj jest po prostu ziomek. Tylko się zastanawiam, kurwa, gdzie? Big Star? A co to jest? A co to jest? A, to mówisz o Bioshocku teraz, tak? Teraz mówisz o Bioshocku. Wiesz, nie grałem, więc dlatego... O, fuck. Ja pierdolę, nie? Mówisz teraz o Bioshocku, nie? No. O kurwa! O kurwa! Ja pierdolę! Przepraszam, ale się kurde zlękłem, nie? Ja. Nie. Ale się zlękłem. Ja pierdolę. Sorry za mały spoiler drugiej części, ale to się dzieje w pierwszych 10 minutach. Ale ty mówisz o Bioshocku teraz, czy o Fearze? Bo grałem Feara we wszystkie części. Ja grałem we Feara we wszystkie części. Ja grałem we wszystkie części Feara, więc wiem wszystko, nie? A, Bioshocka to nie grałem, słuchaj. Nie, Bioshocka to nie. Ja pierdolę! Zawału dostałem, nie?
Ale grubasek! Wy to widzicie, jak on wygląda? Jaki grubas! Jaki grubas! Zawał, nie? You disable the local security system, and I'll see what I can do about the server. I can disable it remotely once I'm logged in. No, you can't. Cześć, Igor. Ja pierdol. Jaki grubas. Zawału można dostać, nie? Stary. Jaki ty jesteś gruby. Just wait here. Ta-ta. Run along. Jak to wywaliło streama? Nie da się. Nie da się. Nie da się. Ej, ze streamem wszystko okej, czy... No bullshit. Ze streamem wszystko ok? Czy coś jest nie tak? A, to tobie. Okej. Okej, dzięki, Gabi. Dzięki, Gabi. Fuck, nie. Ten ziomek to ma zajebiście, nie? Żre sobie, a ja muszę wszystko robić. Ten to miał przekichane, nie? Patrzcie się, tego to przygniotło, masakra. Jezus Maria, nie? Fuck, żyćko. Jezus Maria! Kurwa mać! Ja pierdolę! Masakra, nie? Jezus Maria, fuck. No, masakra. Ja jebie, ja. Lubię ten pistolet maszynowy, strasznie fajny jest, powiem wam szczerze. Ten pistolet, który ja mam maszynowy, jest zajebisty, nie? Jest po prostu zajebisty. Sam w sobie jest po prostu zajebisty, nie? Jest zajebisty ten pistolet maszynowy. Nie spoileruj! No wiem, że coś się mu stanie, tylko nie spoilerujcie, bo gra jest
Gra jest świetna, ale no wiem, że się stanie, bo ja też grałem jakoś 100 lat temu, ale no. Gra jest nadal świetna, nie? Gra jest po prostu nadal świetna. Gra jest po prostu nadal świetna, słuchajcie. Dobra, tutaj nie. Nie siedź cicho, spokojnie, śmiej się, ale nie spoilerujcie, dobra? Nie spoilerujcie. Nie ma tematu. O, fuck, tutaj chyba jest ziomek, nie? Zdawało mi się, kurde, to i chyba wracamy teraz do grubaska, nie? Teraz chyba do grubaska trzeba wrócić. Postaraj się nie spoilerować, bo osoby, które nie grały też wiesz... Oje. Że ta muzyka, nie? Masakra. Dobra, wracam do grubaska i zobaczymy. Cześć. No nie mogę go zabić. Patrzcie jaki grubas. Patrzcie jaki grubas, nie? Nie wiem, on... Cheatosy. Patrzcie, on cheatosy on wpierdziela. Pamiętacie cheatosy? On cheatosy wpierdziela, grubasek jeden. Masakra. Dobra, idziemy do przodu. O, jebcie. No postaraj się, postaraj, słuchaj. Wiem, że umiesz nie spoilerować. W paru grach już spoilerowałeś, ale wiem, że nie umiesz, że nie tyle nie umiesz, co umiesz nie spoilerować. Offline. No ty! Jezus, jakie flaki, nie? Więc... Dobra, tutaj już byłem. Nie wiem, o, tutaj też już byłem, a dobra. Okej, już idziemy. No wiem, no dobrze, już. Nic nie stało przecież. Świat się nie skończy. No fuck. Nie, muszę zobaczyć, co się temu grubaskowi stało. Aha. Aha, dobra, wiem, co mu się stało. Dobra, nie żyje. Grubasek umarł. Już nic. Cześć! No wiem o tym, że potrzebujecie wsparcia. Ja też. To granatem rzuciłem, a on nie wybuchł. Widziałeś, rzuciłem granatem, a on nie wybuchł. Słuchaj, rzuciłem granatem im w twarz praktycznie nie wybuchł. Cześć? No nie wybuchł po prostu, jeb.
Był sobie po prostu, o. Po prostu nie wybuchł. Nie wybuchł. Rzuciłem granatem i nie wybuchł. No. Masakra. Serio, nie wybuchł. Ale oni się drą mnie. No! O fuck. I po sprawie. Chyba. Lubię takie gry właśnie. I co, nie mogę tędy? Nie. Tędy. Tam, gdzie oni weszli, muszę iść. No, rzuciłem im granatę w twarz, a się... Po prostu sobie łap granata. Jak pieskowi. Puk! Puk! Catch it, bitch! No! Rzuciłem... Cześć. I było catch it, bitch! Pyk! O, fuck, grubo. No, grubo, ziomek, grubo. Kurwa, serio. Teraz będą mnie straszyć. Masakra. Mhm. No. Zobaczymy, co tutaj będzie. No dobrze, 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 dobrze. I was made from her, and I was born from her. We are separate, but we are one. Cześć, dzięki, że wpadłeś. Dobranoc, hej. Cześć. Trzymaj się tam. Hej. Swarcikiem, swarcikiem. Gabi. Oh fuck. She is a prisoner, floating in darkness, like the unborn in the womb. Soon I will find her, and I will set her free. Shit, I lost him again. Fuck. Okay, okay. O kurwa, co to było? Przepraszam. Dobra, nie mogę. Mam full apteczek, nie? Mam full apteczek, kurwa. Gruba akcja. Tutaj była gruba zabawa, nie? Gruba zabawa. There was a lot of anger in this room. That's great. Got anything useful to add? I don't see any bullet holes. There's no brass lying around either. These guys didn't fire a shot. Then what killed them? I don't know. Well, figure it out.
Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Dobra, następny poziom. Ale gierka jest przednia, mimo tego, że gra jest z 2002 roku, dobrze mówię, 2002, to gierka jest po prostu przednia. Utrzymuje klimat po latach, słuchajcie, policzcie sobie 2019, a 2002. I gra nadal jest zajebista. Zajebiste. Więc sobie pomyślcie, jak to... Jakie to uczucie, nie? Masakra, gra jest epicka. Gra jest epicka. Dobra, idziemy dalej. O kurwa! Elevators near your position. Secure
clear the area and escort the team back to mission. Dobra, lecimy dalej. Wow! Leż i nie wstawaj, chłopie. O, fuck. Hold your fire. Jezus Maria. Hey, good to see you again. Masakra, nie? Oni zawsze... Zawsze wiedzą, kiedy wpaść. Stand back. Bomb expert? That's right. Don't worry, you'll be fine. Just get this shit off me. Please. Whoever rigged this is definitely a pro. Is that supposed to make me feel better? Maybe a pro, but I'm a master. A fire alarm. It was triggered at a security office on that floor. You'll need to shut it off to get the elevators back online. Dobra, lecimy dalej.
wszystko przeładowane. Dobra, do góry. Gorylku, do góry. Tutaj skądś znam to miejsce. Tutaj czysto chyba. Czysto, 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 czysto. You have one new message. First message from Marshall. Dobra, lecimy do przodu. Wszystko przeładowane? O kurde. Wszystko przeładowane, shotgun. Okej. Okay. Grubo. Dobra, lecimy dalej, tutaj pewnie będzie... Czekajcie, pamiętam, dobra, wiem co to... Przeładowanie...
Kurde. Przegiąłem. Przegiąłem. Oh, fuck. Cześć Zadziorna! Hej moja... moja ty streamowa księżniczko. Witam moją streamową księżniczkę. Jak tam mija ci... mijają ci resztę czasu wolnego... Znaczy resztę weekendu, bo nie wiem czy pracujesz czy nie, ale resztę weekendu jak ci mija? Jeśli można spytać. No! A kogo? A kogo innego? Co, zdradzasz mnie z kimś? Zdradzasz mnie z kimś, princesko? Przyznaj się. Spoko. Jest okej. Gram sobie dzisiaj w Fira, nie wiem czy kojarzysz gierę, ale jest miodna. A, no chyba, że tak. No to dobra. Ty, to jestem zazdrosny. Słuchaj, to ja jestem zazdrosny. Ej, ja jestem zazdrosny. Nie ma tak. Co to jest? Co to jest za zdradzanie mnie ze mną? Tak, grałam i w to i pykałam. Aha, i co myślisz o tej grze?
Co myślisz o tej grze? Co myślisz o tej grze? Fajna? Podoba ci się? Czy może nie? To dobrze! Słuchaj! Jezus Maria! To dobrze! Jezus, ale poleciał! Widziałaś? Masakra. Aha, czyli miałabyś siwe włosy, rozumiem. A jakie gry ty w ogóle lubisz? Bo nigdy nie miałem chyba okazji spytać, jakie gry princeska lubi. Hm? No, grałem chwilę, powiem ci, też się a ja się, tylko że wiesz, tylko że ja w przeciwieństwie do ciebie się posrałem, słuchaj, grając w Dead Space'a. Więc... Ja już nie gram, więc w żadne gry? Serio, w żadne gry nie grasz, nie uwierzę w to, że nie grasz w żadne gry, słuchaj. Nie uwierzę w to, że princeska, że księżna nie gra w żadne gry. Nie uwierzę w to, że księżna nie gra w żadne gry. Nie uwierzę w to, że księżna nie gra w żadne gry, słuchaj. Nie, ja w to nie uwierzę, słuchaj. Serio? 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 Aż mnie skręciło, słuchaj. No ja myślałem, że ty napierdzielasz jak porąbana. Że ty napierdzielasz i wyzywasz wszystkich. Tak wiesz, tak... szczególnie facetów. Serio? Doom 3. A to przypadkiem... Czekaj. A to przypadkiem nie ta gra, której ja nie mogłem przejść, bo te potworki co 5 sekund mnie zabijały? Nie, to nie ta. To poprzednia część tej gry, nie? Pamiętam, że to jest poprzednia część tej gry chyba. Ale rozwałka, nie? Masakra, to była poprzednia część tej gry, co nie mogłem przejść. Pamiętam. Pamiętasz sobie te potworki, co 5 sekund zabijały? Pamiętasz sobie potworki te, co 5 sekund... Oh fuck. Pamiętasz sobie, co 5 sekund te... potworki zabijały w Doomie? Masakra. No bo ty lamus. Serio? Serio jestem lamusem według ciebie? A myślałem, że masz o mnie lepsze zdanie, słuchaj. Fuck. Myślałem, że masz o mnie, słuchaj, lepsze, słuchaj, zdanie. Myślałem, że masz, słuchaj, lepsze o mnie zdanie, wiesz? Myślałem, że, słuchaj, masz lepsze o mnie zdanie, nie? Tak? To ty byś musiał się ode mnie uczyć grać. Słuchaj, jak dałabyś mi prywatne lekcje,
Słuchaj, jakbyś dała mi prywatne lekcje twojego skilla, wiesz o co chodzi, ja, ty i twój skill, to chętnie skorzystam, słuchaj. Chętnie skorzystam z prywatnych lekcji udzielonych przez ciebie, wiesz, ja, ty i jakaś pykałka, wiesz o co chodzi, świece i komputer, i słuchawki, słuchaj, i winko, masakra, będzie romantycznie. Serio, będzie romantycznie. Będzie mega romantycznie, słuchaj. No, będzie mega... Słuchaj, romantycznie. Ja, ty... Ja, ty, słuchaj, bo właśnie sobie to wyobraziłem, jak siedzimy oboje przed komputerem. I ty w takich różowych słuchawkach, słuchaj, w ogóle... Ja o nikim nie miałam dobrego zdania. Wiem, śmieję się, co ty. Co ty, śmieję się. No to możemy na TeamSpeaku, słuchaj, pograć. Możesz mi na TeamSpeaku dać jakieś, wiesz, jakieś tam, słuchaj, rady. Możesz mi na TeamSpeaku, słuchaj, dać jakieś tam rady. Wiesz, spotkamy się na TeamSpeaku, weźmiemy ten... Weźmiemy jakieś winko, słuchaj. Weźmiemy... No. Aha, kompa nie masz. To jakim prawem ty możesz być lepsza ode mnie, skoro ty kompa nie masz, słuchaj. Jakim prawem ty możesz być... lepsza ode mnie, skoro ty nawet kompa nie masz, słuchaj. Kup sobie kompa, a potem pogadamy. Kup sobie kompa, to potem pogadamy. Kup sobie... A nie... Jakbym miała kompa, to bym lepiej grała. No nie wiem. Powątpiewam, słuchaj. Powątpiewam, żebyś lepiej grała niż ja. Jakbyśmy się spotkali w Battlefieldzie, to myślę, żebym ci skopał dupę. Myślę, że jakbyśmy się spotkali w Battlefieldzie 4, to bym ci skopał dupa tak, że by cię bolał przez miesiąc. Ale i tak ciebie lubię, wiesz o co chodzi. Lubię ciebie, więc nie skopałbym ci dupy. Nie no, żartuję, nie skopałbym ci dupy. Nie bije kobiet. A szczególnie księżnej nie bije. Wiesz o co chodzi, kultury trochę mam. Słuchaj, O, fuck, zdechłem! Kultury trochę mam. Ale jakbyś mi, słuchaj, wzięła komputer, wiesz... Słuchaj, zawsze możemy, wiesz, zrobić tak... Jasne, nie podlizuj się, no ja serio, ja lubię się tobie podlizywać, wiesz. Przecież wiesz o tym, że ja lubię się tobie podlizywać, no. Wiesz, tak lis. lis. Kisses. Wiem, że ty to lubisz, słuchaj. Lubisz, jak ja ci się podlizuję. No, lubisz, jak ci się podlizuję, słuchaj.
happening? Bishop's down. Repeat. Bishop's down. Get to cover. No lubisz, jak ci się podlizuje, słuchaj. Serio. Ty to lubisz, słuchaj. Ty to lubisz. Że co ty lubisz? No nie wiem, no. Przebieranki na pewno lubisz. Skoro masz nick Zadziorna Princess, to pewno lubisz przebieranki, moim zdaniem. Jeżeli masz nick Zadziorna Princess, to lubisz przebieranki, moim zdaniem, słuchaj. No. Taka jest moja opinia, że jeżeli masz nick Zadziorna Princess, to na 90% lubisz przebieranki, słuchaj. No. Na 90% lubisz przebieranki, słuchaj. Kurde, zdechłem, nie? No, słuchaj. No na pewno lubisz przebieranki, bo masz Zadziorna Princess. Czyli na pewno lubisz się przebierać za księżniczkę. Hehe. Lamus. Lubisz. Mua. Kisses. Kisses. A. Lubisz mnie wyzywać. Lubisz mnie, słuchaj, wyzywać. To cię podnieca. Przyznaj się, że lubisz mnie wyzywać od lamusów, to cię podnieca. Dobranoc, cześć. Dzięki, że wpadłaś. Ale nie dosłownie, bo nie chcę mieć dzieci jeszcze. Więc poczekajmy jeszcze z dziećmi, dobra? Nie no, żartuję. Hej, 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 hej. Cześć, cześć, cześć. Kurde, umarłem. Ech, bo zacząłem gadać o dzieciach. Bo zacząłem gadać o dzieciach i umarłem. Umarło mi się. Cześć, 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 księżniczko. Cześć, księżniczko, cześć. Serio? Wow.
Oh, fuck. We're taking fire. Get us the hell out of here. What's happening? Bishop's down. Repeat, Bishop's down. He's here. No. Are you sure? Oh yeah, I'm sure. Friendly fire? Didn't feel very friendly to me. I think that they were deliberately targeting Bishop. What the fuck is ATC doing? Guess they didn't trust him to keep his mouth shut about something. God, I hope you're wrong. I'll look into it. Everybody take cover! O, dobra, przeładowanie, pełne skupienie. Wow!
Cześć, cześć, Demu. A co tam? Co tam? Co tam ustawiłeś? A, ustawiłeś ten, dobra. Spoko, 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 to spróbuję, słuchaj. Spoko, Demu, to spróbujemy. Spróbujemy to skminić. Słuchaj, Demu, spróbujemy to skminić na luzie, wiesz? Na luzie spróbujemy to skminić, słuchaj. Na luzie spróbujemy to, słuchaj, skminić, wiesz? Na luzie spróbujemy to skminić, słuchaj, dobra? Na luzie spróbujemy to skminić. No ludzie, spróbujemy to skminić, dobra? Spoko, dzięki bardzo w ogóle za udostępnienie, słuchaj, to wiele dla mnie znaczy, naprawdę, więc... Więc spoko, spróbujemy to, słuchaj, skminić, wiesz? Spróbujemy to zrobić. Kurde, którym się wyciąga controls mouse configuration controls turn jump left. Shift, flashlight, slow, use, throw, nie, to było głupie. To było głupie. To było głupie. Spoko. O, wiem już jak się aimuje w tej grze. Dobra, fajnie. Dobra, ja tutaj kończę. Bardzo dziękuję za oglądanie. My tutaj z Demu jeszcze pogadamy na tym, na privie i będę szedł spać, wiesz? Będę szedł spać, bo jutro muszę rano do pracy niestety iść. Pograłbym dzisiaj dłużej, ale niestety to do pracy muszę iść i no. Więc bardzo dziękuję, żeście byli ze mną. Ja z Demu z tobą jeszcze na privie pogadam i ten, dobra? Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!